27 stycznia w piątek witam Was serdecznie i pozdrawiam z Katowic. Ląd, ziemia. Ziemia może być różna. Może wydawać się sucha. Może także wydawać owoce i rośnie na niej trawa. Żeby tak było jednak, potrzebna jest woda. Woda życia. I właśnie dziś o tym mówią nasze dzisiejsze wersety. Bo kiedy zasadzimy ziarno, a Jezus zasiewa to ziarno w naszym sercu, naszą wiarę poprzez swoje słowo, wtedy my możemy urosnąć jak piękne drzewo. O tym właśnie czytamy dziś w wersetach biblijnych. W psalmie 1, 3 wierszu czytamy: Sprawiedliwy będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie. A w liście do Filipian, 1 rozdziale od 9 wiersza Paweł napisał: Oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście byli pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Woda życia. Źródło. Coś, z czego czerpiemy, to jest sam Jezus Chrystus. Jeżeli zapuścimy korzenie i będziemy z tego czerpać, tak jak czytamy właśnie w Ewangelii Jana, w 4 rozdziale, kiedy Jezus rozmawia z Samarytanką, nie będziemy więcej łaknąć. Bo ta woda życia będzie nas wspierać i dodawać sił i ona będzie sprawiać, że będziemy wydawać dobre owoce we właściwym czasie. A tymi owocami jest miłość, radość, pokój, uprzejmość, cierpliwość i wiele innych. Są to piękne rzeczy, które każdy z nas może wydawać. Ale co jest bardzo ważne? Bardzo ważne jest to, o czym właśnie czytaliśmy, że aby wydawać te owoce, potrzebujemy tej wody, tego źródła. Potrzebujemy Jezusa Chrystusa, który nas prowadzi, ochrania, który nas pokrzepia i chce nas wieść przez nasze życie, abyśmy czerpiąc z Niego mogli wydawać dobre owoce, idąc w ten świat. Dlatego tak ważne jest, abyśmy zakorzenili się w Nim i czerpali. Czerpali z Jego słów, z Jego przykładu. Bo On właśnie chce, abyśmy to robili. Chce, abyśmy byli z Nim każdego dnia. Chce, abyśmy czerpali z Niego, z Jego przykładu, z Jego prowadzenia, z Jego błogosławieństwa. Grupa robocza kościołów chrześcijańskich w Niemczech napisała: Boże, pomóż mi rozpoznawać dziś Twoją miłość w moim życiu i działać na jej podstawie. Pomóż mi miłować bliźniego niezależnie od jego przynależności kulturowej, etnicznej czy religijnej. Przypomnij moją modlitwę i spraw, aby przyniosła owoc sprawiedliwości. Takie uczynki czyni sprawiedliwe. Sprawiedliwy jest jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Zastanawiam się, czy czerpiesz z tych źródeł, z tych dobrych, wyjątkowych źródeł. Zastanawiam się, jakie owoce wydajesz w swoim życiu. Błogosławionego dnia z Bogiem.